Hej, siemanko, jako że tydzień temu wystartował FanFest, więc mamy sporo nowych informacji na temat Final Fantasy XIV i dodatku Shadowbringers, a więc bez zbędnych cergieli przejdźmy do nich. Otóż, jak się okazuje, wylądujemy całkowicie w nowym świecie alternatywnej rzeczywistości. Porzucamy Eorzy, porzucamy całkowicie ten świat, wszechświat i udajemy się do First. I od razu warto wspomnieć, że wyjaśnia się, dlaczego w trailerze jest pokazane, że stajemy się Warrior of Darkness, ponieważ The First cierpi na prześwietlenie, tak to mogę nazwać, już wam tłumaczę. Otóż w świecie tym nie panuje totalnie noc i ciągłe światło i dlatego my jako Warrior of Darkness musimy sprowadzić balans, aby został zachowany, musimy sprowadzić tam noc, cień i w ogóle ciemność, aby właśnie uratować ludzi, którzy są ciągle narażeni na światło. Pierwszą mapą, którą nam pokazali, właściwie pierwszym miastem, które zostało nam pokazane, jest Novumrad. Bardzo podobne, takie pierwsze moje skojarzenie to jest do Limsy Lominsy, takie bardziej portowe miasto, takie dużo mostów, dużo szkła, bardzo fajnie zrobione, nasycenie, jak widać, światłem jest tutaj spore, ciągle widzicie światło, naprawdę fajnie, to jest takie, według mnie, takie połączenie Uldach i chyba Limsy, ale bardzo fajnie zrobione. I co widać na samym końcu tego małego cinematiku, który tutaj mamy, że na samym centrum znajduje się wieża Crystal Tower. Czy ona jest problemem światła? Zobaczymy. Kolejnym miastem jest Elmur, miasto mikotów, ale miasto burżuazji, miasto arystokracji. W niej widać przesyt po prostu treści, przesyt wszystkiego, przesyt, no dosłownie widać, że to miasto jest centrum bogactwa i centrum handlu, tak jak kiedyś Uldach i ich syndyk. Może tutaj powiedzmy, to jest mikoty i ich syndyk. Pierwszą i jedyną, która została właściwie pokazana, może więc właściwie nie mapy, a mapa, jest Lakeland, czyli bardzo fajna klimat, dość spora przestrzeń, która pokazuje nam, bardziej przypomina mi właściwie taką, powiedzmy, Japonię jesienią, ze względu na te wszystkie, że tak powiem, różowe akcenty, jakby to wyglądają identycznie jak drzewka wiśniowe podczas zakwitu, może nie jesienią, a wiosną. Wybaczcie, jeżeli się mylę, więc możliwe, że to jest wiosenny klimat japoński, ale naprawdę bardzo fajna i klimatyczna mapka, sporo kolorów, sporo życia widać, że w tej mapie jest, jeziorka jakieś omijamy, troszkę ruin, więc może kryje się za tym jakaś większa historia. Oczywiście, co jest też bardzo ważne, dowiedzieliśmy się, że nową klasą będzie Dancer. Jest to klasa typowo wyspecjalizowana wręcz w DPS-ie. Jako Yoshida uznał, że oprócz barda i mechanisty przyda nam się jeszcze jedna klasa range'owa, gdyż ponieważ tylko te range'owe klasy są obecnie dwie, na przykład magików już jest czterech, no powiedzmy trzech, nie licząc Blue Mage'a, melasów jest czterech, no więc tutaj brakowało do balansu według Yoshida właśnie kolejnej range'owej klasy. Co warto wspomnieć, klasa ta będzie specjalizować się w rzucanych broniach, czyli może jakichś shurikenach, może czakramach. Zobaczymy, co tam Yoshida wymyśli. Będzie ona wykonywać oczywiście różnego rodzaju, jak sama nazwa wskazuje, różnego rodzaju tańce, aby zadawać DPS, więc naprawdę animacje powinny być świetne i powinno wyglądać to super, mega i fajnie. Dowiedzieliśmy się też o nowym Beast Tribe, The Dwarves. Podobno Yoshida tłumaczył, że to są protoplaści naszych Lalafeli, więc no zapowiada się ciekawie. Jestem ciekaw, czy pozostałe tak zwane w cudzysłowie pozostałych protoplastów, pozostałych raz. Zobaczymy, co te dwarfy też będą nam dawać. Podejrzewam, że może to będzie jakiś Beast Tribe crafterski, ze względu właśnie, że dwarfy, jak wszyscy wiemy, zajmują się przeważnie jakimś wykuwaniem czegoś. Więc no, któż wie, zobaczymy. Poznaliśmy też oczywiście nowe potwory, które, jak się okazuje, nadmiar światła sprawił, że zapanowały pewne mutacje i teraz musimy powstrzymać właśnie nowego rodzaju potwory, które nazywają się tutaj Sinami. I teraz zostały pokazane screen, który nie wiadomo, czy to sugeruje, że to będą nowe Trialsy. Prawdopodobnie, tak podejrzewam, i naprawdę te potwory, jeżeli to są na nowe Trialsy, wyglądają świetnie i genialnie.
Dostaliśmy też informację o nazwie nowego rajdu, który nazywa się Eden. Bardzo przypomina mi ta grafika coś z Final Fantasy VIII, a nazwa oczywiście też z Final Fantasy VIII, właśnie summon, taki był jeden z najsilniejszych summonów, który nazywał się Eden. Ale czy to będzie jakieś powiązanie? No nie wiem, zobaczymy. Może po prostu to jest taki lekki feature, który mam się tylko nam wydawać, ale od razu później widzimy pierwszego bossa, który prawdopodobnie będzie bossem rajdowym, czyli Gaję. I tutaj no za bardzo nawiązania do Final Fantasy VIII nie widzę, więc chyba moje spekulacje będą złe. Bardziej podchodzi to jakiś podnordycki styl tych rajdów, ponieważ tutaj panienka trzyma sobie młota, więc no możliwe, że coś będzie bardziej z nordyckich barbo z Final Fantasy Tactics nawiązania. No nie wiem, zobaczymy. Wszystko okaże się w maju, kiedy już dostaniemy całkowite informacje na temat właśnie dodatku. I tutaj mamy jeszcze, co warto wspomnieć, kolejna nowa rasa, która wstępuje, czyli Hrothgary. O ile pamiętacie, graliście może w dziesiątkę, no to właśnie tam występował Ranzo, który pochodził z tej rasy. Bardzo fajnie wyglądają. Co warto wspomnieć, rasy te będą miały gender locki, czyli Hrothgar to będzie tylko male, a Viera to tylko female. I to było chyba tyle z najważniejszych informacji, jakie dostaliśmy na fanfeście. Także do zobaczenia prawdopodobnie w maju, kiedy już będziemy mieli naprawdę masę konkretnych informacji, a nie jakieś tam teasery, czy powiedzmy trailery w cudzysłowie tego, co będzie. Do zobaczenia, na razie.